Witajcie, mężczyźni, z tej strony Traor, w kolejnym odcinku z Hard Zone 4 na modyfikacji Algo Plus, na submodyfikacji Definition of Insanity. Tak, kontynuujemy tą serię, jest ona dosyć długa ze względu na to, że Algo Plus zawsze jest długi, kiedy chcemy podbić całą Amerykę, a my w tej serii chcemy. Więc w ostatnim odcinku podbiliśmy jednego z naszych głównych wrogów i na moje zdziwienie nie udało mi się skorować całych tych terenów. Tak, okazało się, że mamy zbyt mało. Dlatego zwiększyłem produkcję już do 10 fabryk na wszystko. Tak, teraz wykorzystujemy 10 fabryk. I tak, oczywiście mógłbym dać kolejny rządek, tylko w sumie tak naprawdę wystarczy chwilę poczekać i już niedługo będziemy mieć wystarczająco, żeby tam spłacić wszystko. Więc teraz w tym odcinku będziemy atakować całą Kanadę. Na nasze nieszczęście część Kanady jest odcięta, znaczy się mamy jeden most do nich, tak, jeden most i czy nam się uda, czy nie, to zobaczymy. Dajcie chwilę mi, bo jeszcze tutaj mamy jeden front, który zapomniałem ustawić. Okej. I tak naprawdę oni nie są w frakcji, te dwa państwa, więc tak, to będzie trochę denerwujące. W sumie nie ma czegoś tutaj takiego jak Marinesi, więc nie możemy nic takiego wyprodukować. W takim razie możemy już rozpocząć nasz atak. Wszyscy są. Ogólnie to w międzyczasie zmieniłem dywizję, dlatego że okazało się, że mogłem dać tutaj dywizje zmotoryzowane. One mają o wiele lepsze statystyki przy braku właśnie zmiany organizacji. Czyli tak naprawdę zwiększyłem sobie, jeżeli chodzi o statystyki, dywizję. Realnie wykorzystując sprzęt, który i tak produkowałem od bardzo dawna. Teraz jedyne co czekamy, to jeszcze żeby dostać ten Sophisticated Tech, co bardzo mi się przyda, bo chciałbym już mieć najlepsze samoloty. A jak wiecie, najlepsze samoloty, to wtedy możemy trochę ich wykorzystać. W takim razie atakujemy, wypowiedź wojnę i czekamy. W głównej mierze czekamy, jak sojusznicy się zgłoszą i widzę, że tutaj nam kilka rozkazów zniknęło, ale już atakujemy. Tak, kolejna emocjonująca wojna, która nie jest emocjonująca. Trochę tak cicho jesteście, że nie ma takich odgłosów zbytnio wojny, ale to może kratek wyłączony? Nie wiem, szczerze. Dobra, udało nam się przebić tutaj. Udało nam się przebić w kilku miejscach. Wydaje mi się, że bardzo chętnie bym wam wysłał na ten rozkaz, ponieważ to są w sumie te same rozkazy. No i widzimy, że tutaj trochę słabo jest, no ale jak sami wiecie, to zawsze są pewne problemy, jak się tak ustawia. Okej, wszystkie jednostki już są na poprawnym. Musimy po prostu pilnować, żeby tutaj wszystko było. To nie są jacyś tacy wielcy przeciwnicy, no ale trochę są wkurzający, więc musimy jak trochę poczekać, zanim się tak uda nam. Okej, tutaj już wszystko mamy niby zrobione. Możemy to zrobić. Tak naprawdę to w sumie chodzi bardziej o wybór. Tutaj po prostu musimy kontrolować te tereny. I wysyłamy i teraz badania. Tak, zbadaliśmy już wszystkie statki, teraz możemy wrócić do tutaj powietrznych rzeczy i tak naprawdę nic nie możemy zrobić, bo musimy wybadać najpierw silniki. Okej. Czyli tak to mnie robicie. No ale co to za decyzje niby tutaj są? Rozbudowa. No, zapomniałem przeklikać tam tych wszystkich te wszystkie takie, żeby dali nam ulepszenie tych miejsc. Supply node, nie, supply hub node. Nie wiem jak po polsku. Huby handlowe. Chyba. Wiem, że jakoś ostatnio tak w sumie nawet ogarniałem to, więc. Więc to mnie tak najbardziej wkurza, że jakoś ostatnio ogarniałem właśnie to słowo. Że tłumaczenie Trade Center. Trade Center, nie Trade Center. Ale dosłownie wypadło mi z głowy, jak się przetłumaczyłem. Okej, zajmijcie się tym gościem, wy idźcie dalej.
Wygląda na to, że nasza armia dosłownie dogoniła ich i właśnie się zajmują tym. Coś jest w powietrzu tutaj? A, nawet coś w powietrzu mają, ale wygląda na to, że my się po prostu pozbyliśmy ich całego wojska. Tak w skrócie wygląda, ponieważ nie widzę gdziekolwiek mogło być ich wojsko. I chyba zrobiliśmy tak, że właśnie pozbyliśmy się całego ich wojska. Okej, okay, tutaj możemy jeszcze porobić te rzeczy, ale to dopiero gdy się nam uda. Zgaduję, że to się nam trochę nie opłaca wyzwalać, znaczy się korować tych północnych regionów, ponieważ zapewne je wyzwolimy w jakiejś formie marionetki. Ale jeszcze zobaczymy, poczekamy jeszcze chwilę. Tutaj dostaliśmy jakichś gości. Do nich dostaną local leader, zawsze fajnie jest, kiedy mogą dostać więcej dywizji. No i powoli tutaj ogarniamy w międzyczasie, bo dużo powiadomień dostaliśmy. Nie cierpię, kiedy jest dużo powiadomień, ponieważ to po prostu zabiera mi trochę czasu, który mógłbym zużyć dosłownie na bardziej skupienie się tutaj. Okej, wygląda na to, że wasz rozkaz tutaj. Macie jeden rozkaz, który z łatwością możecie wykonać, ale postanowiliście, że nie zrobicie tego. Okej, więc wracajcie tutaj i ich tutaj przejmą. No, dosłownie przeciwko jednym zmotoryzowanym. Tak, dosłownie jedna armia zrobiła główną robotę, a ta tutaj udało im się okrążyć. Więc ta. Trochę ten agresywny tak czasami nie działa. Czasami działa, czasami nie. To mnie denerwuje. Okej, zajmijcie się tutaj. Możecie tutaj ten rozkaz wziąć. Okej. Już się powoli tym zajmują. I znowu im zniknęła linia. Oni trochę mają. No trochę mają tutaj terenu, więc będzie problematyczne. Szczerze powiem, moglibyśmy po prostu tak wysłać. Większość tych dywizji to jest motoryzowana, więc dzięki temu możemy szybciej tutaj przyjeżdżać. Okej. Tutaj tak możemy przyjechać. Wejdą. Słuchaj, to jest manualne przenoszenie wszystkiego, dlatego że AI ma problem z tym. Okej. O, mamy jakiś. Tej wojnę graniczną. Nie spodziewałem się nigdy, że wojnę graniczną zobaczymy na tym etapie. I to jest wojna graniczna z naszymi paramorami. Okej. Kogo tutaj mamy fajnego generała? Ciebie. No dzięki temu, że ich podbiliśmy, to teraz trochę ich mamy. Okej, wygląda na to, że tak, już się pozbyliśmy jednych. Ci wygląda na to, że już zostali. Więc w sumie możemy wysłać tych na tą granicę. Tutaj wyślemy was. Was wyślemy o tu. A i mamy 0 manpowera. To niedobrze. My straciliśmy podczas tej wojny 2 tysiaki. Na 22 oni, więc jest pewna różnica. Zmienimy. Prawie całą ich armię rozwaliliśmy. No i przejęliśmy wszystko. Okej, dawajcie wszystkie swoje statki. I bierzemy wszystkie wasze tereny. Bum. Kanada należy do nas. Okej, w takim razie zajmijmy się jeszcze tymi. Dobra. Musiałem spojrzeć do tyłu, ponieważ mam otwarte okno. Może być taki słychać słaby szum.
No, ostatnio trochę gorąco było, więc dobrze, że teraz tak w środku dnia się zrobiło. Dzięki czemu mogłem ponagrywać trochę tego. Mamy 35 tysięcy, czyli powinniśmy w stanie zokorować tutaj terytoria. O, co to jest za fal? Aga. Śmieszna trochę. Dobra, okorujmy to. Potrzebujemy trochę manpowera, szczerze powiem. Wiaduję, że dużo idzie na okupację, co za chwilę chyba zmienią po prostu dywizje okupacyjne. A tak to na razie Kanady nie będziemy korować, tak jak mówiłem, dlatego że potrzebujemy na razie potrzebujemy jedynie tutaj trochę ich podatakować i jak dostaniemy ten cel narodowy, to zobaczymy wtedy dopiero. Okej, to są góry. Okej, dajesz, dajesz. Okej. Tutaj chyba dalej nie będziemy już korować. Tutaj wzięliśmy chyba większość rzeczy, którą chcieliśmy. Zawsze można później zobaczyć na widoku okupacji, jak to wygląda. Oj, odzyskaliśmy 5000. No, jedną z rzeczy, które odzyskaliśmy, to przez to, że tych. Ale nie, mamy normalną dywizję kosztującą 47. No to jest najtańsza. Okej, no to w sumie aż tak bardzo nie powinniśmy narzekać. Okej, dywizje już się tutaj zgromadzą. Tutaj możemy dać kolejne. O, tutaj już w sumie masz dosyć dużo. Szukajmy, czy nie ma jakiś motorized. O, tutaj jest. Jest motorized, więc weźmiemy to. I teraz jak zmieniamy z infantry, no to ten trade to już trochę nie jest dobry na ten moment. Ok, wygląda na to, że możemy was zaatakować. Więc atakujcie wszyscy. No i powoli przejmujemy. Ok, tutaj w sumie mieliśmy political power wziąć, dlatego że ja wykorzystuję go obecnie do dawania medali. Niektórzy mogą dostawać jakieś 20 medali, przez co koszt ich jest dosyć duży. No ale mechanika gry powoduje, że te bonusy z czasem po prostu mają mniejszy efekt i to jest trochę denerwujące, no ale w sumie też można zrozumieć, ponieważ to byłoby zbyt OP. Okej, w takim razie my w sumie to już mamy. Wy jesteście w frakcji z nimi? Nie, nie jesteście. W takim razie w ogóle te ikonki celów narodowych, ktoś bardzo się starał przy tym państwie. Dobra, w takim razie musimy obstawić granicę. Co to? Chyba jakiś stary model. Okej. A, złych obstawiłem. Okej, dajecie tu. Tutaj będziecie mieć dosyć dużo punktów zwycięstwa, więc warto was tutaj postawić. O, tu możesz dostać lokal leader. Dobra, dalej. Tutaj kolejną armię. Stawmy. Tutaj tak pójdzie. Was też dodamy. Was to chyba będziemy musieli połączyć później z tamtymi, ale możecie dostać taki rozkaz. Jak wygląda para? Bo możemy ich dosyć dużo wyprodukować, ale w głównej mierze ja chciałem dodać sobie tutaj trochę do Power Armora i pozmieniać tutaj rzeczy na zmotoryzowane. I to chyba wszystko. 11 dywizji Power Armora, to zawsze jest fajnie widzieć. Ok, trochę inwestycji w przyszłość. W sumie niedługo trzeba będzie włączyć o to. To jest jedno z fajniejszych bonusów, które mogliśmy sobie uzyskać. Ale jeszcze mamy fabryki i zapomniałem o badaniach. Tak, włączyłem powiadomienie badań, przez co ciągle zapominam o nich. Ok,
Okej. Czekamy, jak wybadamy Nuclear Jet Fighter, żeby już tam porobić sobie go. Okej, w takim razie jeszcze tutaj. Nie widzę żadnych mostów, to super. Tutaj taki centralny atak na wszystko. Tutaj też takie przejście małe są. O, Redmond, mają stolicę. I co tutaj jeszcze mamy? Jeszcze mamy... jeszcze mamy tutaj takie dwa przejścia, ale... Nie chcę aż tak dużo tutaj wysłać dywizji. Więc niech... Tylko jedna armia pójdzie na to przejście. A tutaj jeszcze... A, ma się las, ale mamy tutaj przejście. Dobra, i tak to są nasze okupowane rzeczy, więc niech oni się tutaj wleją. A my zbytnio nie będziemy tam wysyłać wojska. Okej, dostaliśmy trochę hajsu. Okej, co tutaj możemy porobić? Piszę, że coś... A, możemy zainwestować. No, prawie wszystko inwestujemy. Mamy tyle hajsu. Mamy jeszcze? Nie, 26. No, ale dostajemy prawie milion już co miesiąc hajsu, więc to jest dosyć sporo. Ok, jeszcze możemy Intelligence Agency i wyślemy was do tego miasta. Ono jest najdalej, przez co przez dłuższy czas nie powinniśmy mieć tutaj, nie powinniśmy przejąć. To zawsze jest denerwujące, jak oni się tam przejmujemy i później musimy tam jakoś to przejść. Okej, tutaj możemy dodać kolejne Power Armor. The Tribe Walking. Dead? A nie. Deep Water to jest. Okej, co to jest? Traders from Hawaii. Okej. Hawaje. Bardzo chętnie. W sumie nie widzimy. Jakby miały być, to chyba musiały być nienaturalnie blisko. Okej, wszystkie dywizje już są na miejscu. W pewnej mierze powinniśmy patrzeć na te daleka. Okej, według mnie wszystko jest już na miejscu. Są miejsca, gdzie ich jest sporo. Ci Kanadyjczycy wyglądają groźnie. Naprawdę wyglądają, jakby byli z Metra, nie z Fallouta. No. Okej, ale możemy atakować. Nikt nie będzie płakać za wami. O, wow. Dosyć szybko przeszliśmy przez nich. A to, co mówiłem, to oni w ogóle nie atakują. Zbytnio nie przychodzą. No, to się tutaj są kilka dywizji, ale... Nie jest ich zbyt dużo. Okej, wygląda na to, że sobie radzimy. W sumie zielony front jest w całości, więc możemy już sobie go połączyć. Niech takie rogi jelenia się pojawią. Tutaj jeszcze mamy dywizję. Jezu, prawie całą armię dajemy już tobie. Ale to dobrze, bo potrzebujemy. Okej, który to jest samolot? Ja myśliwiec robiłem, ale... A, macie raz, to jest ten... Tak, to jest ten. Czasami się buguje. Okej, przynajmniej już mamy powiadomienia. Mi się podoba. I mam... Tracimy pociągi, tylko że pytanie jest, czy my w ogóle kiedykolwiek kupowaliśmy pociągi? Bo to jest karawana. Karawana. W ogóle nigdy nie budowaliśmy karawany. Więc w sumie... W sumie to jest takie... Tracimy pociągi, no ale w sumie nigdy ich nie budowaliśmy. Okej, oni tutaj się gromadzą. Ale wygląda na to, że nie aż tak bardzo, że tutaj nie ma problemu. Okej. Tutaj wygląda na to, że też nie ma. Okej. Więc na razie nasza inwazja idzie spoko. Tutaj trochę się bugują modele, ale
Wiecie, no jeżeli coś, jakiś mod ma customowy model, to będą się bugować. Więc aż tak bardzo na to nie patrzę. Dobra, tą armię możemy tutaj wysłać. W sumie. Niech się zajmie tym. Okej. Wygląda na to, że my w miarę tutaj odcięliśmy wszystko. Teraz jedyne co to musimy zdobyć wszystkie duże miasta, dlatego że nasi wrogowie dosyć dużo mają punktów zwycięstwa. Ale chyba nie tracimy żadnej dywizji, więc to jest dobry znak. Tutaj trochę się rozdzielili, ale widzę, że część naszej armii sobie radzi. Szczerze, gdybym armię niebieską przyłożył o tu, żeby się zajęli tym, a po prostu marszałka bym przedłużył. No, widzę, że tutaj trochę już mamy zbyt mało dywizji. O, mamy deskrypcję. I akurat nam weszła. Dobra, przynajmniej już wszystko mamy przejęte, to co chcemy. Wiecie co, możecie iść w sumie na ich stolicę. Nie wiem, czy te dywizje są wystarczająco dobre, ale wydaje mi się, że tak. Okej, zdobyliśmy główne miasta. Teraz jedyne, co nam zostało, to okej, wy nie macie żadnego rozkazu. W takim razie wróćcie na ten rozkaz. Na ogólnej mierze teraz zostały jakieś takie duże miasta na górze. Trochę denerwujące, nie powiem. No ale powoli sobie tutaj przejmiemy wszystko. Okej, przejęliśmy wszystko. Okej, dawajcie mi tutaj wasze statki niewidzialne. Wszystkie wasze terytoria. Boom. Okej, więc zostały tylko dosłownie kilka państw, które nawet nie będą jakimś większym problemem, ale musimy się nimi zająć. W ogóle nawet nie wiem, skąd oni mają ten terytorium. Okej. Dobra, niech tutaj idą. Uwielbiam ten kawałek tej piosenki, który polega na tym, że jest to remix, jak ten robot umiera. To jest bardzo etyczne. Okej, tutaj sobie zacznijmy. Już produkujemy prawie ten najlepszy myśliwiec. O czym zapewne będziemy produkować te bombowce, bo wydaje mi się, że to byłoby dobry wybór, żeby ten bombowiec mieć. Na wszelki wypadek, tutaj wszystko się rozpoczęło. Tutaj. A, to są ci dziwni. Tak. Nie powiem, Kanadyjczycy są dziwnymi ludźmi. Okej, przyjęliśmy jednych. No i boje padli. Czy oni byli w jakiejś frakcji? Może. Przed chwilą mama mi otworzyła drzwi i wprowadziła psa, i pies zrobił takie wielkie kółko i wyszedł. Bo też trochę śmieszne. Okej. W takim razie tutaj przejmujemy. I czy mam wszystko? Nie. A teraz czas na zdesantowanie się tu. Okej. Mamy w sumie ten most. Więc próbujemy się wejść na to. Znaczy jest mało prawdopodobne. I spróbujemy się zdesantować też na tych. Nie możemy się na wszystko zdesantować. Raczej oni pilnują całego tego. Dajmy jeszcze tu. I w sumie jeszcze możemy się zdesantować. O tutaj. A, nie mamy wystarczająco dywizji. Wykorzystaliśmy cały zakres, ok.
Okej, w takim razie tutaj ciągniemy wszystkie teraz nasze dywizje. No, teraz czas na desanty. To w tym modzie nigdy nie są one fajne. Okej, połączmy kilka flot ze sobą. Nie mogę łączyć flot? Okej, zapomniałem, jak się łączy floty. Okej, wygląda na to, że taka flota powinna być w miarę okej. Dajmy sobie nowego admirała. I... Maciuś. I tutaj spróbujmy się zdesantować. Okej, pytanie jest takie, czy... czy jesteśmy tutaj... Czy mamy dostęp? Pisze, że nie mamy dostępu do tego. A... Do floty? Serio? Wzięliśmy floty, które akurat nie mają dostępu, ale te na samym końcu już mają. O. Możemy to... No właśnie. Trochę mnie denerwowało to, ale okej. Czy tutaj wszystko jest? Już w sumie kilka dni zostało. Tutaj też. Okej. Gdzie jest reszta naszych... Gdzie jest reszta naszych gości? Jezu, jakiś rozkaz mają gdzieś. Nie wiem, jakiś rozkaz mają, ale... Nie wiem jaki. Okej, wystawmy te parę armor. Okej. Mamy... Kolejne par armory. Ale na razie je trzymajmy tutaj. Okay. Już tutaj powoli ogarniamy sobie inne rzeczy. No trzeba będzie wykorzystać czas pomiędzy, żeby coś tutaj poogarniać. No i bierzemy najlepszy samolot i w sumie go też możemy ulepszyć. Więc... W sumie złe rzeczy zrobiłem, ale na samym końcu już... Jest ok. Ok, zostały dwa ulepszenia. Jezu, który to jest ten lepszy? Max Speed? Nie. Ten jest lepszy. Ok. W takim razie niech zacznie się tutaj produkować. 4 tygodniowo. Znakomita liczba. Jeszcze poczekajmy, jak tutaj się wszystkie rozkazy porobią. Nie mają tutaj zbytnio zaopatrzenia. Ja się nie dziwię. Więc niech się tutaj trochę pobuduje, a my w ogóle fabryk nie mamy. What? My dosłownie żadnych fabryk nie mamy. Się nie dziwię, że tutaj na słabo idzie, jeżeli w ogóle fabryk nie wykorzystujemy. Mamy coś do... co by nam trochę polepszyło. Nie wiem, co dokładnie nam tak bardzo zjadło fabryki cywilne. Może okupacja. No. Zapewne okupacja nam zjadła. Okej, poczekajmy sobie jeszcze chwilę. Trochę słabo, że organizacja nam tutaj nie wychodzi. I trochę okupacji też mamy. No, ta okupacja w głównej mierze nam zabiera wszystkie jednostki. Tutaj możemy rozpocząć wojnę w sumie.
Wydajcie force attack. Musimy się po prostu przebić przez to. To nie będzie najłatwiejsza rzecz. Więc na razie możemy tutaj to pociągnąć. A w międzyczasie wypowiemy wojnę tym. I niech się tutaj wszyscy desantują. Okej, okay. O, widzę, że już desanty poszły. Tak, mają na całej wyspie te rzeczy. Tak to wygląda. Mają dosłownie na całej wyspie wszystko dookoła. Jak tam wygląda nowa Wiktoria? No, się tutaj powoli przebijamy. No, jak mówiłem, to nie jest zbytnio możliwe bez specjalnych dywizji. Dobra, więc dosłownie musimy czekać. Musimy tutaj przeczekać to wszystko. Więc myślę, że moglibyśmy spróbować zrobić ten desant. Okej, okay, wygląda na to, że i tak będziemy musieli poczekać 94 dni. Okej. Okay. Zróbmy w takim razie to. Tutaj też możemy powysyłać agentów. No i możemy się na razie tym zająć. No, Power Armor to są jedyne dywizje, które mogłyby w jakikolwiek sposób się tutaj desantować. Znaczy się desantować, przejść przez most. Ale to będzie trochę trudne. Okej, okay, co tutaj mamy? Ulepszenie do tego. I w sumie tutaj więcej już zbytnio nie mamy. W sumie możemy odpalić ten tutaj rozkaz do wojska. Okej. Okay. Więc tak, najwięcej straciliśmy próbując się zdesantować, a nie, już tutaj więcej straciliśmy ludzi próbując przejść przez most. Tutaj powoli ich tak niszczymy, ale gdybyśmy mieli drugi most, może to miałoby sens. Zawsze możemy się wycofać oczywiście i się tam ich wprowadzić, ale wydaje mi się, że to obecnie trochę zajmie czasu, więc możemy ciągle atakować i to może być najlepszą taktyką na obecny czas. Okej, okay, przejdźmy tutaj te rzeczy. Więc póki co możemy porobić jakieś inne rzeczy. Tutaj co to mamy? Crate. Tutaj się nam coś włączyło. Mamy też fabryki. Okej, okay, mamy deskrypcję na nich zrobioną. Możemy odpalić. Jeszcze zróbmy na tych. Też nie są jacyś tacy mocni. No, w głównej mierze to musimy po prostu zniszczyć im cały manpower i wtedy się nam uda. Jeżeli chodzi o samoloty, no to wyspaliśmy pełną część. Tutaj to oni tych mają, innych samolotów, które... My tylko myśliwce postawiliśmy. Więc był pewien błąd. No ale nie jest to aż taki większy. Większy, wielki. Get fucked. O ty, jak mogłeś tak powiedzieć? Okej, okay, lepsze samoloty. I coś tutaj jeszcze się pokazało. A możemy zainwestować. Manpower.
No, to się będziemy powoli wymieniać tym. Okej. Nasze statki. Gdzie nasze statki? Okej. Się bałem, że coś się stało z naszymi statkami, ale tutaj widzę, że już się udało nam wypchnąć ich i zdesantowaliśmy się nawet. Okej, okay. O, przeszliśmy. Ale jesteśmy na ich lądzie, więc już jest po nich. Okej, okay, rozstawmy większy tutaj. No, to już jest dosłownie po nich. No, mówiłem, wystarczy, że się zdesantujesz i oni padają. Teraz tylko musimy przejść przez to i będzie już koniec. Gdzie jest nasz Power Armor? Power Armor, idź tu. No, mają jedną dywizję specjalną, więc jak jej zleci cała organizacja, to już jest po nich. Okej. Okay. Życie trochę przyspieszyć. Okej. Okay. Na razie same nasze dywizje motoryzowane atakują. Co nie jest najlepszą rzeczą. Dlatego, że mamy dywizję... dywizję Power Armora, które z łatwością by wszystko przebiły. Ale musimy czekać teraz. Ile w ogóle im zniszczyliśmy? 17k. A, no to... No to mają problem. O, w ogóle mamy bombardowanie. Teraz zauważyłem. Przełom bombarder. No. Okej, okay. Możecie już włożyć parę armoru do bitwy, bo dosłownie on zaatakuje i będzie po nich. Co chwila wracają, bo mają takie szybkie odbudowanie organizacji. A my nie mamy aż takiego dużego breakthrough i soft ataku, żeby im tak łatwo to zrobić. Znaczy się soft attack to jest do organizacji, breakthrough jest do niszczenia właśnie siły. Dobra. Kiedy jakiś dywizja Power Armora wejdzie wreszcie? Zobaczcie na tą kolejkę i na samym końcu Power Armor. W ogóle jeszcze im siły zbytnio nie niszczymy. My mamy problem taki bardziej ze sprzętem, że on sprzęt nam znika, a nie ludzie. O, tutaj widzieliście, jak na samym końcu trochę nie zbiliśmy. Tutaj trochę lepsze już statystyki są. I dajecie par... O, jest par armor. No i mówiłem, wszedł par armor i jest po nich. Okej, okay, przejdźcie szybko tutaj. Nawet ich trochę mogliśmy ich okrążyć, ale widzę, że jednak nie uda nam się. Ale chyba w część przejechaliśmy. Okej, okay. Przynajmniej stolicy nie mieli na wyspie. To jest plus. To się szanuje. Okej, okay. Mamy wyspę. Jeżeli chodzi o was, jest taki problem, że nie chce mi się czekać na ich zniszczenie, dlatego że oni są strasznie tutaj. To jest źle zrobione państwo, więc nawet nie będę zbytnio czekać na to. Po prostu tutaj przejdę wszystko i teraz zobaczymy, co daje nam ten cel narodowy. Okej, okay, widzę, że straciliśmy generała. Oddajcie nam generała. Może nie jest jakiś dobry, ale nie jest też najgorszy. Okej, okay, tutaj trochę dywizji para armora poszło. I za chwilę zobaczymy, co to będzie dla nas znaczyło. Okej, okay, dajcie to. To nie musimy, dlatego że nie mamy wojny.
Jakieś radio? A, tak. O, Masilo, znowu Justy for You. Mamy trochę więcej tego, ale... Ile to zajmie? Bo nie wiem, czy mam już ustawiać to bez 135. Cierpią, kiedy oni po prostu randomowo. I oni chcą podbić nasze główne tereny, takie... No, o to chcą podbić. Znaczy się, jedno z tych. Okej. Okay. Okej. Okay. Wiem, co to jest. A. Okej. Okay. W skrócie, my oszukujemy historię i mówimy, że Kanada została włączona w Stany Zjednoczone. Tak. Dosłownie oszukaliśmy historię. Witam, tutaj Jehol z alternatywnej przyszłości, przeszłości, teraźniejszości i wszystkich innych wymiarów. Właśnie próbowałem, nie tak na odcinku, tylko czy w ogóle odcinek nagrać, próbowałem zobaczyć, jak tutaj pójdzie mi z wojną przeciwko reszcie świata. Słabo idzie. Nie to, że ciągle tracę, tylko że nie widzę... Nie widzę momentu, kiedy nasz przeciwnik stanąłby i nie mógłby dalej nas atakować. Dlatego, że jest taki problem, że ja chociaż mam trochę manpowera, to jest pewna dobra ilość, to ja nie mam wystarczającej produkcji dywizji, żeby powstrzymać wszystkie fronty. Tutaj na przykład się wylewają powoli i tak naprawdę bym musiał obstawić... nawet ładnie tu mógłbym obstawić, bo dosłownie to przejście i... I oni by dalej nie mogli wlecieć. I byśmy opierali się tylko na Kanadzie. Co nie jest jakimś najgorszym pomysłem, dlatego że powoli po prostu daje mi się uzbierać tyle, żeby nie mieć tutaj okupacji. Po prostu mieć tutaj też manpower. Tylko że najbardziej mnie boli, że możliwe, że cały ta rzecz mogłaby, że tak powiem, nie pójść za dobrze. Dlatego też uznałem, że w tym odcinku to z Kanadą, no to też wykorzystamy ten, jako że to jest trochę dłuższy, że szybko tutaj po prostu zrobimy. Ja tutaj sobie zapisałem save'a, ale już sobie po prostu włączę to. Po prostu uznałem, że już nie ma sensu zbytnio tego kontynuować, dlatego że niestety no All War Blues zawsze ma ten rodzaj RNG i im dłużej ktoś robi tego moda, żeby dłużej ta gra trwała, tym bardziej jest prawdopodobne, że Nowa Kalifornia lub Cezar wygrają i później będą całą Amerykę chcieli podbić. No i jak sami widzicie, no to w głównej mierze najbardziej mnie rozwaliło to, że Meksyk nas przejął, tak. Znaczy, nas przejął, no został marionetką, no to jest najgorsze. W takim razie w sumie nie wiem, dlaczego miałbym kontynuować przy takim założeniach. W takim razie tutaj zaczniemy już robić te wszystkie rzeczy, które byłyby. Więc tak, najpierw przejdźmy te wszystkie wargole. Ominęliśmy je. W takim razie zobaczmy, co Meksyk miałby do zaoferowania, chociaż wiedzieliśmy co wcześniej. Więc dla ojczyzny... Okej, czyli znowu oszukujemy historię, dlatego że facet uznał, że jakieś takie, że o, że jednak będziemy Amerykanami, no ta. Dobra, co tutaj jeszcze jest? Nowi żołnierze. Ciekawe, co to było, bo ja nigdy nie wiedziałem, co to dokładnie, to jest straszne. Add technology Maya Combat Type Production will deploy a vision of Mayas, czyli jakieś specjalne dywizje Mai. Szkoda, że nie uda nam się zdobyć tego, bo byśmy wtedy zobaczyli, co to jest za dywizja.
Okej, mamy tą dywizję Maya Combat Type, czyli to są po prostu ten robot. I co on ma? O Jezu, szkoda, że go nie zdobyliśmy. Zobaczcie na to. 128 organizacji. Czyli to jest. Czyli gdybyśmy mieli ten Maję, które jest dosłownie. O, maści los, ale ona jest dobra. Okej, Sofa tak 18. Porównajmy sobie do innych robotów. Roboty są w czołgach. Okej. Soft Attack 12, Soft Attack 18, czyli na tych najpotężniejszych. Plus jeszcze mamy Sentry Bota, który ma Soft Attack na 21. Ale ta organizacja, to byśmy mogli sobie tutaj narobić. A, szkoda, że tak. Szkoda, że o tym nie wiedzieliśmy. Byśmy spróbowali to pójść jak najszybciej, tylko wiecie, to już trochę był problem, żeby w tym momencie zaatakować. Okej, zdobędźmy jeszcze te ulepszenia. I tutaj chyba wszystko mamy z innych, więc nasza Ameryka, nomenklatura. W takim razie dostaniemy bonus, że wszystko zamieniamy w claimy, ale co to jest? Że aspirujemy, żeby być USA, ale jeszcze nie udaje nam się, albo że jesteśmy USA. W sumie to po prostu powoduje, że my nie zmieniamy zbytnio flagi, a to powoduje, że zmieniamy flagę. Więc tak, jesteśmy USA. Tak, udało nam się odbudować. Mamy ten okropny kolor. Nie wiem dlaczego, ale już w głowach wszystkich modelów ten kolor to jest kolor Stanów Zjednoczonych. Okej, w takim razie oprócz tego możemy jeszcze zrobić to. Oh, say, can you hear? Tak, to było najbardziej, co mogłem zaśpiewać z tego wszystkiego. I po prostu wszystko zmienimy w jeden super duch narodowy. I tutaj po prostu, że tutaj wszystko uda nam się zrobić, to dostajemy taki bonusik i w ogóle takie, że o, ale świetnie jesteśmy, co tam, że mamy 100%, więc nic nie możemy zrobić. No ale tak, udało nam się zjednoczyć Amerykę, wiem, że. O, ale fajne to jest! To się nazywa, że The Cooler Asylum. podoba mi się. Udało mi się to, The Cooler Asylum, bo może być zimny, albo może być fajniejszy. No, czyli po prostu wszystko udało nam się zjednoczyć w to. Chyba nadal mamy te minusy gdzieś. Tak, Anti-American Outrage. To był dla nas najbardziej minusowy, bo zobaczcie na to wszystko. I pytanie jest, czy odzyskaliśmy fabryki? O, As No Mexican Nation On. Podoba mi się. Nie jako Meksykanie zjednoczyliśmy wszystkie Stany Zjednoczone. Znaczy, te achievementy oczywiście można sobie włożyć trochę. No, można trochę poszukiwać przy tych achievementach, no ale przynajmniej fajnie, że gra dodaje. Tak, w głównej mierze powód było to, że ja w ogóle tego nie zmieniałem, więc w sumie jakbym zmienił, to może byłoby lepiej, ale nie zmieniałem. Jako, że to i tak długi jest odcinek. Zgaduję, że mało osób będzie chciało obejrzeć, zapewne przeskroluję to, żebyśmy do samego końca było. Tak wygląda cała Ameryka jako zjednoczona. W sumie wygląda jak zwyczajny submod, który powoduje, że można zjednoczyć Amerykę. Zawsze się kończy na tym, że to jest podobnie. Więc tak. Brakuje mi takiego submoda, który by jakoś coś zmieniał zamiast Zjednoczone Stany Ameryki i ta flaga na coś innego, ale wydaje mi się, że trudno wyobrazić sobie. No. Więc tak, to na razie tyle. Podoba mi się nawet seria tego, że czas. Przez to, że są tak gorące, to musiałem nagrywać w momencie, kiedy byłem bardzo śpiący. Tak, dlatego tak często było, że tak cicho mnie słychać było. Chociaż próbowałem podgłaśniać w programie do montowania. No ale, jakoś to bywa. Widzimy się w kolejnych seriach. Bydlemi Trechol. No to. Cześć!